Witamy wszystkich serdecznie na 8. edycji Dni Druku 3D w Warszawie. Jesteśmy współwłaścicielem Urbicuma, firmą, która wydrukowała Lewandowskiego. Skąd wziął się pomysł na wydrukowanie Lewandowskiego? Pomysłodawcą był Janusz Wójcik z FabLabu Kielce. To była długa historia, ale ostatecznie na postać akurat Roberta Lewandowskiego i na wydruk w tej skali zdecydowaliśmy się tak naprawdę w ostatnim momencie. W ostatnim momencie, żeby rozpocząć druk, posklejać elementy i dać artyście do wykończenia. Także zdążyliśmy dosłownie kilka dni przed targami, a czasu było bardzo, bardzo mało. Kto go wykonał? Wydruk wykonała firma Urbicum na drukarce GX oraz FabLab Kielce na drukarkach Gaia Multitool. Figura według oficjalnych pomiarów geodety ma 3 metry i 6 cm wysokości. Ile filamentów użyliście do wydrukowania? Może tego nie widać, ale to jest zaledwie 25 kg. Całościowo wydruk zajął 350 godzin, czyli drukując i u nas, i w FabLabie Kielce. Sumując wszystkie... cały czas to było 350 godzin, to zaledwie 350 godzin. Jesteśmy z panem Łukaszem, producentem filamentów, S3D Filament. Jakieś nowości na rynku, jeśli chodzi o filamenty? Jakie teraz najnowsze filamenty wprowadzacie? W tej chwili wdrożyliśmy nanokarbon, to jest poliamid zatopionymi nanorureczkami węglowymi, bardzo wytrzymały. Mikrokulki szklane, zamiast włókna klasycznego, które degraduje dość mocno klasyczne włókno ekstrudery. Pojawiło się ASA, pojawiły się nowe rodzaje ABS-ów u nas w ofercie. Mamy na dzień dzisiejszy 22 rodzaje tworzyw i kolejne 4 do końca roku powinny zostać wdrożone. Unikatowe mieszanki, samosmarne, antybakteryjne i prawdopodobnie pojawią się 2 rodzaje z dodatkiem grafenu i tlenku grafenu. Perzys Racing Team to jest koło naukowe, które konstruuje bolid, który bierze udział w zawodach Formuły Student. A są różne drobne, małe takie elementy, które są drukowane, jakieś mocowanie i tak dalej, ale z dużych elementów najbardziej rzuca się to jest fotel, który jest laminowany, ale forma, która była używana, żeby wylaminować ten fotel, była drukowana przez firmę Woolfix. Jesteśmy tutaj z przedstawicielem firmy Optlaser. Robicie lasery, głowice do drukarek, tak żeby zmienić drukarkę 3D w ploty laserowe, tak? No w skrócie rzecz biorąc tak, natomiast głowicę laserową można zamontować do dowolnego urządzenia CNC, czy jest to ploter, czy frezarka, czy drukarka 3D. Czy każdy może sobie zrobić swoją drukarkę na swego rodzaju ploter dzięki waszym głowicom? Tak, wymaga to czasami jakichś drobnych umiejętności, żeby dolutować jakiś przewód. Natomiast niektóre frezarki, raczej drukarki, które korzystają z chociażby ze popularnych stepsticków, wymagają tylko podłączenia złączki, którą też udostępniamy klientom. Jesteśmy u Fibrologii. Powiedzcie nam, co macie nowego na rynku? Na te targi przygotowaliśmy kilka nowości. Najnowszym produktem jest filament napełniany drewnem oraz filament z napełniaczem mineralnym w 2 kolorach, naturalnym oraz białym. Kolejną nowością na teraz jest filament z termoplastycznego elastomeru o twardości 40D w skali Shora, charakteryzujący się świetnym podawaniem i wyjątkową jakością powierzchni. Dobra, macie też filamenty utwardzane pod wpływem temperatury, tak? Po wygrzewaniu. Tak, jest to nasz gatunek PLHD, który po procesie wygrzewania uzyskuje parametry zbliżone do ABS-u. Jesteśmy z prezesem firmy Infium, która wykonała drukarkę olbrzym dla firmy Ursus. Mógłby pan powiedzieć trochę więcej o tej drukarce? Czy tak na dobrą sprawę to rozmawiamy o dużej drukarce, w której
nie bardzo możemy pozwolić sobie na specjalne, nowe rozwiązania ze względu na to, że to ma być wół roboczy, ona ma pracować, ale tak na dobrą sprawę z racji wielkości swojej, z racji tego, co, jaki jest pole, obszar roboczy, wymagało to przeprojektowania, innego podejścia do projektowania drukarek. Zmienione jest wszystko. System prowadzenia osi poszczególnych, mamy po pierwsze dwa niezależne ekstrudery, mamy stół na trzech niezależnych śrubach, jest nasz czujnik, który odpowiada za poziomowanie tego stołu, czyli chyba najważniejsza rzecz w druku, tak żeby wyszedł. Mamy identyfikację elektroniczną ekstruderów, dlatego że w tej wielkiej maszynie ekstrudery się bardzo często zmienia. Trzeba wymienić, trzeba założyć głowicę jakąś inną, niekoniecznie ekstruder, o innej dyszy i nie możemy sobie pozwolić tak na ręczne przełączanie. Tu elektronika sama wie, jaki ekstruder ma założony. Możemy w trasie druku przełożyć ekstruder z jednego uchwytu na drugi. Elektronika sobie sama automatycznie wykryje, zacznie drukować. Jesteśmy przy legendarnym Inventure'ze. Posłuchajmy, jak pracuje. No. I tak wygląda Inventure.